Widzowie, bardzo wam serdecznie gratuluję, bo jestem przekonany, że wasze zbiorowe zaangażowanie odniosło sukces. O czym mówię? O tym, że Wojan po ponad miesiącu czasu zorientował się, że Nubek potrzebuje pomocy na Dirtowicach, a to wszystko dzięki tym z was, którzy tak licznie pod jego filmami pisali o tym, co dzieje się na Dirtowicach. Ja tylko na chwilę przypominam o zostawieniu lajka i suba. To ten, nie przeszkadzam. Na razie. W najnowszym odcinku Wojana pod tytułem Nubek prosi o pomoc, Dirtowice w niebezpieczeństwie, Wojan w końcu sprawdził komentarze i sprawdził to, co dzieje się na społeczności Nubka. Zorientowanie się w całej sytuacji zajęło bardzo dużo czasu, ale w końcu widzowie dopięli swego. Wojan na samym początku odcinka wszedł na kanał Nubka, jednak to co ujrzał, no nie wprawiło go w żadne zaskoczenie, ponieważ spojrzał najpierw w zakładkę firmy, a tam, jak doskonale wszyscy wiemy, żadnego nowego filmu nie było, a była tylko piosenka pożegnalna. Chwilę jednak później Wojan przeskoczył do zakładki społeczność, no i tam już się działo. Jak pewnie wszyscy z was już wiedzą, Nubek jakiś czas temu wstawił kilka niepokojących postów, sugerujących, że na Dirtowicach dzieje się coś dziwnego. Począwszy od zwykłych wpisów mówiących o tym, że Dirt zaczyna zmieniać się w diamenty, a skończywszy na screenie, gdzie niemal całe drzewo, które najpierw było z Dirta, zostało przemienione w diamenty. Jak doskonale wiecie, taka sytuacja w Minecrafcie normalnie nie może mieć miejsca, no i wiedział też o tym Wojan. Wojtek gdy tylko zauważył te screeny, no to bardzo był zaskoczony. Nie dowierzał wręcz, jak mógł to wszystko przeoczyć. Przecież tyle czasu temu już Nubek wskazywał, że coś dziwnego się dzieje na Dirtowicach, a Wojan dopiero teraz to spostrzegł. Przyznał jednak, że nie jest pewny, na ile to jest niepokojące. Wspomniał, że nie wie, czy takie rzeczy w Minecrafcie są możliwe, bo jest minecraftowym bambikiem, jak sam siebie określił. No i żeby zweryfikować to, to musi to skonsultować z Ptysiem, który tego Minecrafta ogarnia przecież bardzo dobrze. Wojan, jak też powiedział, tak zrobił, porobił zdjęcia tym wpisom od Nubka, zalogował się na Wojanowice i postanowił czym prędzej pokazać je Ptysiowi. No i jak powiedział, tak zrobił. A Ptyś tylko zobaczył te zdjęcia, no to bardzo się przestraszył. Widać, że ta anomalia, czyli diaksowy dirt, to nie jest coś normalnego. Ptyś od samego początku zauważył, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jednak nie znał odpowiedzi na pytanie, jak to jest w ogóle możliwe i co można z tym zrobić. Czym prędzej udał się do swojej biblioteczki, żeby poszukać odpowiednią książkę, w której można by było znaleźć odpowiedzi na ten temat. No i okazało się, że taką książkę znalazł. Chwilę później Ptyś wyjaśnił, że takie łączenie bloków to jest jedna z najbardziej zakazanych technik w Minecrafcie. Polega to na tym, że łączysz najmniej wartościowy blok z tym najbardziej. Jednak nikt, ale to absolutnie nikt, nie powinien czegoś takiego robić. Ptyś jednak nie wiedział, jak odtworzyć ten proces. Wojanowiczanie wspólnie uznali, że muszą koniecznie się dowiedzieć, nie po to, żeby wykorzystać to jakoś na własny użytek, tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak ten proces można odwrócić. No bo wiecie, jak już udadzą się na Dirtowice, no to może być już naprawdę z nimi źle. No i Wojan i Ptyś muszą wiedzieć, jak te diaksy z powrotem zamienić w Dirta. A nie dowiedzą się tego do momentu, aż nie zrozumieją całego procesu. No i jak pomyśleli, tak też zrobili. Chcieli przetestować różne sposoby, jak połączyć Dirta i diamenty i sprawić, żeby stały się jednym blokiem, tak jak na tych screenach, które wrzucił Nubek na swoją społeczność. Na początku jednak totalnie nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Wojan myślał, że no, warto spróbować najprostszych rzeczy, a mianowicie wyrzucić jeden i drugi blok na siebie, no i liczyć, że się połączą. No ale jak doskonale wiecie, tak to w Minecrafcie nie działa. Wojan jednak chciał się sam przekonać, wyrzucił diaksy, wyrzucił dirta, poczekał chwilę, no ale nie stało się nic. Ptyś nie był tym zaskoczony i zaproponował inne rozwiązanie. Stwierdził, że na te bloczki diaksu i dirta trzeba zrzucić coś ciężkiego. Chłopaki ponownie wyrzucili diaksy i dirta na ziemię, tym razem jednak postanowili zrzucić na nie kowadło. Na początku z niewielkiej wysokości, a potem z coraz wyższych i wyższych i wyższych i wyższych i wyższych. No i początkowo wydawać mi się mogło, że dzieje się coś dziwnego. Pierwsza próba oczywiście nie przyniosła pożądanych rezultatów, ponieważ bloki po prostu się rozsunęły. W momencie jednak, kiedy użyli dwóch kowadeł, no to już coś dziwnego zaczęło się z nimi dziać. Jednak no nic, co by przypominało połączenie tych dwóch bloków w jeden. Ptyś nawet zdecydował się wejść na dach budynku, no i zrzucić stamtąd kowadło na te bloczki. Jednak jedyne, co się stało, to to, że te bloczki zniknęły całkowicie. Wojan i Ptyś byli zrezygnowani.
nie mieli absolutnie bladego pojęcia, co zrobić, żeby połączyć Diaxy i Dirta. Padli jednak na kolejny pomysł. Pomyśleli, że dobrym sposobem na połączenie tych dwóch bloczków będzie próba stopienia ich w jeden. Aby to uczynić, postawili na ziemi bloki magmy, a następnie wyrzucili na nie Diaxy oraz Dirta, no ale nic to nie dało. Potem sięgnęli też po cięższą artylerię, no i zamiast magmy wybrali lawę, ale tutaj również bloczki się nie połączyły. Wojany Ptyś jednak się nie poddali. Padli na kolejny pomysł, który jak do tej pory był najtrudniejszy w realizacji. Stwierdzili bowiem, że muszą udać się na najwyższy punkt w Wojanowicach, poczekać na burzę i liczyć, że piorun uderzy właśnie w te bloczki, co sprawi, że one połączą się w jeden. No jak sami słyszycie, to jest dosyć trudne w realizacji, ale chłopaków to nie zraziło, no i stwierdzili, że nie ma na co czekać. Chwilę później zatem wlecieli Elytrom na najwyższy punkt na Wojanowicach, wyrzucili Dirta i Diaxy, tak jak to miało miejsce na początku, poczekali na zmianę pogody i chwilę później się zaczęło. Pioruny zaczęły trzaskać nad Wojanowicami i w pierwszej kolejności uderzyły Ptysia i Wojana. Ci, gdy to spostrzegli, czym prędzej schowali się pod dachem, a chwilę później piorun uderzył po raz kolejny. Tym razem jednak w Diaxy i Dirta. Wojanowiczanie czym prędzej pobiegli sprawdzić, co się zmieniło, ale zmieniło się tyle, że bloczki zniknęły. Czyli piorun jednak był za mocny, ponieważ niszczył bloki, a nie sprawiał, że łączyły się one w jeden. Wojany Ptyś jednak się nie poddali. Zdecydowali się sięgnąć po broń ostateczną. Po prasę hydrauliczną Ptysia. Udaliśmy zatem czym prędzej do miejsca, gdzie ona się znajdowała, położyli dwa bloki, przestawili dźwignię i spowodowali wybuch. Miejmy jednak nadzieję, że to był tylko żart, a nie, że rzeczywiście puścili z dymem kawał pracowni Ptysia. O tym przekonamy się, podejrzewam, jednak w kolejnym odcinku. Podsumowując jednak to, co wiemy. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się, jak połączyć Diaxa z Dirtem. Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, w jaki sposób to stało się na Dirtowicach. Wiemy jednak natomiast o tym, że Wojan wie. Wojan wie o tym, co dzieje się z Nubkiem. Teraz jestem wręcz przekonany, że niebawem na pewno udadzą się na Dirtowice i sprawdzą, co tam się dzieje. Myślę jednak, że jak już się tam dostaną, no to co zobaczą, ich naprawdę zaskoczy. No bo zobaczcie, te wiadomości od Nubka dostaliśmy już ładny czas temu. Myślę, że od tamtego czasu mogło się zmienić naprawdę wiele. I myślę, że Wojanowiczanie muszą być przygotowani, no dosłownie na wszystko. Nie powinni iść na Dirtowice tak po prostu, z marszu. Powinni się do tego naprawdę dobrze przygotować. Nie tylko mentalnie, ale też wziąć ze sobą odpowiednie uzbrojenie. No bo kto wie, co lub kto może na nich czekać. Myślę, że już niebawem się dowiemy, co tak naprawdę dzieje się na Dirtowicach, co stało się z Nubkiem, no i czy rzeczywiście za wszystko jest odpowiedzialny pan P. I tak, moi drodzy, wiem, że większość z was uważa, że to był prank Ptysia, ale ja nadal uważam, że za to wszystko odpowiedzialny jest właśnie pan P. A czy mam rację, czy nie? O tym przekonamy się niebawem.